ściana działowa z dwuwarstwowym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych. Montaż ściany rozpoczynamy od wytrasowania jej przebiegu i umieszczenia w stropie kołków rozporowych rozmieszczonych w odstępie co 1 metr. Pamiętając o naklejeniu taśmy akustycznej, mocujemy do stropu profil UW. Kolejnym etapem montażu szkieletu jest wstawienie profili CW pomiędzy zamontowane profile UW w rozstawie co 60 lub 62,5 cm. Dla wykonania otworu drzwiowego montujemy do stropu i podłoża specjalne kątowniki, do których następnie są mocowane sztywne profile UA. Następnie przystępujemy do przykręcania wkrętami płyt gipsowo-kartonowych. Po zapłytowaniu jednej strony ściany wkładamy izolację z wełny mineralnej i montujemy płyty drugiej strony ściany W112. Szczególną uwagę zwracamy na wykończenie styku płyt ze stropem. Płyty pierwszej warstwy przykręcamy w odstępach co 75 cm, a następnie jednokrotnie szpachlujemy ich styki. W kolejnym etapie przykręcamy drugą warstwę płyt, pamiętając o zasadzie ich montażu na tzw. mijankę. Płyty drugiej warstwy przykręcamy w odstępach co 25 cm. Etapem kończącym wykonanie ściany działowej w systemie W112 jest trzykrotne szpachlowanie styków płyt oraz łbów wkrętów za pomocą masy szpachlowej Fugenfiller z zastosowaniem taśmy wzmacniającej lub masy Uniflot bez konieczności jej stosowania. Dzięki produktom firmy Knauf w szybki sposób uzyskujemy estetycznie wyglądającą ścianę działową.